Cześć! Domowe Ptasie Mleczko rozpoczyna nową serię filmów na moim kanale o zdrowych zamiennikach. Czyli czasami mamy takie produkty, które kuszą nas na półkach sklepowych i są bardzo smaczne, ale niekoniecznie zdrowe. Ja pokażę Wam, jak możemy przygotować zdrowe wersje właśnie tych produktów, które może nieznacznie różnią się w smaku, ale na pewno różnią się, jeśli chodzi o jakość. Do użycia ptasiego mleczka, jak zauważyliście, użyłam agaru, a w zasadzie substancji, która nazywa się agar-agar, zamiast żelatyny. Czy możemy użyć żelatyny? Tak, możemy, ale agar-agar jest wersją dla wegan. Poza tym żelatynę, pewnie wiecie, pozyskuje się po prostu ze świnki, a dokładnie z kolagenu, który jest w jej skórze, kościach i chrząstkach. No i wszystko by było fajnie, gdyby nie to, że niestety jakość tego produktu teraz może pozostawiać sporo do życzenia i ciężko nam trafić na naprawdę dobrą żelatynę. Natomiast agar-agar pozyskiwany jest z glonów z Azji. Jakie są jego plusy? Nie ma kalorii, zawiera dużo błonnika, chociaż z błonnikiem nie przesadzajmy, bo on też blokuje nam wchłanianie substancji odżywczych, ale ma też kwas foliowy, kwasy omega-3, witaminy z grupy B, K i E. Jeśli chodzi o samo przygotowywanie potraw z nim, to po pierwsze nie musimy wkładać tego do lodówki czy zamrażalnika, bo agar-agar zastyga już w temperaturze pokojowej. No i jak widzieliście, możemy go wielokrotnie podgrzewać. Ile do tego dodajemy? Mniej więcej połowę mniej niż żelatyny, ale to też zależy do czego. Jeżeli będzie to woda czy mleko, to wiadomo, że będzie tego agaru mniej. Natomiast do jakichś przetworów owocowych albo do konfitur, czy takich musów, który zresztą taki mus właśnie pojawi się niedługo na kanale, no to wiadomo, dodajemy go więcej. Więc jeżeli szukacie dobrego zamiennika dla żelatyny, polecam agar-agar. Jest to substancja żelująca, nie bójcie się tego E406, bo po prostu to jest jej oznaczenie. Poszukajcie w dobrym sklepie i wypróbujcie domowe ptasie mleczko. Cześć!